Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jeśli chcecie zobaczyć u mnie odcinki z tuningów samochodów i wielu innych rzeczy, zasubskrybujcie mój kanał, bo ja właśnie takie rzeczy robię. Tuninguję samochody i nimi się głównie zajmuję w GTA Online, bo są... To jest moja ulubiona część tej gry, jakby. O kurde, ktoś dzwoni do mojego garażu. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj odcinek, ciekawostka o Banshee. Ponoć, to jest plotka, albo i nie plotka, nie wiem, ale ponoć twórcy, czyli Rockstar, wypuścił jakiegoś cichego patcha, o którym nikt prawie że nie wie, w którym Banshee zostało znacznie poprawione. Jest szybsze nawet od Progena T20 czy Zenporno, jak niektórzy mówią. I może jechać nawet 140 mil na godzinę, albo i więcej. Na taki pomysł wpadł jeden z youtuberów i zobaczymy, czy tak rzeczywiście jest. Bo nie wiem, może tak jest. Ja jeszcze tam nie sprawdzałem, właściwie nie wiem, czy mam wymaksowanego tego mojego Banshee. Ojej, mam trochę kasy, 322 tysiące powinno mi wystarczyć do tego, aby ewentualnie zamontować jakieś brakujące części w tym aucie, czy do tego auta. Tylko kurde, gdzie ten cholerny salon tuningowy? No i ktoś mnie tu ramuje, cholera. Wiecie, jak dużo kosztuje naprawa zniszczonego Banshee, cholera? Nie wiecie, ja wiem, bo mam. I cholera, jak przed chwilą sobie zniszczyłem maskę i chciałem stuningować samochód, to kosztowało mnie to, miało mnie to kosztować 3 tysiaki ponad, prawie 4. No to hej, ja wolę sobie zajechać do garażu i zaoszczędzić te 4 tysiaki prawie na naprawie. Także tego. Jedziemy sobie do Benego, bo widziałem, że tam w tym salonie tuningowym, gdzie nie chciałem raczej być, było dużo... No szkuźwa! Zaraz go rozwalę, nie? Widziałem, że tam w tym garażu, przy tym warsztacie tuningowym było dużo osób i pewnie by jeszcze chcieli mnie zniszczyć, rozwalić. Nie wiem, ale wolałem nie ryzykować i pojadę sobie gdzieś tutaj, gdzieś był ten warsztat Benego. O, już widzę, dobra, jest sobie tutaj. Ja zauważyłem, że ten samochód jest troszeczkę za niski i czasami są problemy, na przykład jak jadę po krawężniku albo chcę wjechać na krawężnik i samochód wpada w pocisk. Nie wiem, czy nie ustawiłem za niskiego prześwitu, ale no kurde, ten samochód wygląda tak kozacko, że grzech by było go podwyższać, myślę. No ale dobra, zobaczmy sobie, ile będzie kosztowała naprawa od tego stuknięcia z tyłu. 2400! Co za typ! No tak, tu nie mam pełnego tuningu. Ale dobra, pancerz to może później. Na razie zróbmy... moment, to nie. Ulepszenie, o. Dobra, tu jest na na maksa. Tego nie musimy. Pancerz był niekupiony. Wydech mamy. Materiały nie. Błotniki. Aha, to już sobie patrzyliśmy. Klaksony wnętrze to nie, oznaczenie nie, tablice, lakierowanie, dach, sprzedaj, progi, spoiler. Jest ok. Zastanawiam się nad dachem. Bez dachu i z dachem samochód wygląda obłędnie, ale... No kurde. Bez dachu tak czegoś mu brakuje, prawda? A, weźmiemy ten dach. Co mi tam? Progi, zawieszenie, no i właśnie zawieszenie. Mamy ostatni poziom. Kurde, ale... Pierwszy czy ostatni, różnica jest niewielka. Może kiedyś sobie zmienię, zobaczę. Skrzynia biegów. No i właśnie, tu mamy... Kurczoki, zobaczcie na staty, jak się prędkość zwiększyła. To jest masakra. Ja muszę zobaczyć Sultana. Sultana mam wymaksowanego, ale... O kurde. Sultana mam wymaksowanego, ale... On nie jest jakiś tam super szybki. Jestem ciekawy, jak teraz to będzie śmigać. Jedziemy sobie na jakąś autostradę. Tutaj coś jest. Wezmę sobie kamerę z... Kurde, nie to. Kamerę z kokpitu. I zobacz, nie wiem, czy tu osiągnę tą prędkość. Bo tu jest autostrada taka trochę pedał. I dużo samochodów jest. Ale nie, dobra, jest tutaj dosyć szeroko, zobaczymy. Dobra, jest 100 mil na godzinę. Jest 120. To 40 lekkim butem. Kurde, to jest chyba pierwszy hiper samochód w GTA. On to z górki 150 poleci. Zobaczcie, jadę nawet troszeczkę więcej jak 140. O kurde, i zajebiście się trzyma drogi.
Wow, ja muszę koniecznie wejść do Sultana, zobaczyć ile on osiągnie, ale z tego co mi pisaliście, kurde, jakiś pedał do mnie musiał strzelić. Cholera, oponę mi chyba rozwalił albo coś, nie? Także, no nie wiem właśnie, teraz ciężko mi powiedzieć, bo ja nie miałem tego Benchli wymaksowanego, jak widzicie, i jeszcze muszę zainstalować sobie kuloodporne opony do niego. A mimo to śmiga już naprawdę spoko. A moment, jeszcze porównamy sobie staty. O, zobaczcie sobie, jak to wygląda w Sultanie. Prędkość maksymalna w Sultanie, prędkość maksymalna w Banshee. W Banshee jest wyraźnie wyższa, ale nie wiem, czy w Sultanie mam też wszystkie te części tuningowe zainstalowane. Właściwie mogę te części tuningu, chyba nawet w tym drugim warsztacie podstawowym, zmienić. A tak mi się coś wydaje. No nic, jedziemy sobie do Benego. Mam nadzieję, że mi zaznaczy Benegu Saloon. A jest, okej. Okay. Spoko, tak będzie szybciej po prostu. No ale nie ma co tutaj ukrywać, Sultan brzmi zdecydowanie lepiej. I mam wrażenie nawet, że się lepiej zbiera od Banshee. Ale prędkość maksymalna, jak tu jest z tą prędkością? Kurde, ale brzmi kozacko, no. Do Banshee wsiadasz i nie masz tego takiego warknięcia na początku, takiego rrr, a w Sultanie to jest właśnie. To mi się bardzo podoba w tym samochodzie i moim zdaniem jest to fajniejszy samochód do tuningu, bo też jest tutaj więcej opcji tuningowych. Tak, a na tym nam najbardziej zależy. Dobra, tu mamy warsztat Benego, mam nadzieję, że samochodu mocno nie uszkodziłem i nie wydam 1000 na naprawy. No nie, raczej w nic nie przywaliłem, co? Nie wygląda nam zarysowany. No ale nigdy nie wiadomo. O, dobra, jest trochę pobrudzony, zarysowany. 2400, no. Dobra, pancerz jest, hamulce są. Zderzaki, dobra, to nas nie interesuje na razie. Materiały wybuchowe, błotniki, grille, maska, wnętrze, światła, otoczenie, oznaczenie. Lakierowanie, dach, sprzedaj, progi, spoiler, zawieszenie, skrzynia biegów, jest, turbo, jest. Silnik, przeoczyłem silnik, ulepszenie silnika jest! Wow! To oznacza, że rzeczywiście Banshee jest samochodem, który osiąga najwyższą prędkość maksymalną obecnie. Bardzo ciekawe. Czyli te staty ponoć zostały po cichu jakoś zwiększone. No ale zobaczymy, jak radzi sobie Sultan na autostradzie. Jaką ma prędkość maksymalną? Tu mamy te fajne zegary, one oczywiście wszystkie się ruszają. Mamy tutaj prędkościomierz, zegar, ale na nim trochę słabo to wszystko widać. Musiałbym zmienić kolorek. Ale może jakoś ogarnę. No jest noc i pewnie dlatego to słabo widać. Zobaczmy, tu mamy tak. Okej, i tu powinniśmy osiągnąć tą prędkość, zaraz zobaczymy. Tak jest, 120, jest. 130 jest, no i jest 140. Nie, nie jest. Dobra, zmniejszyła się prędkość maksymalna do 130. Czasami z górki osiągnie 140, ale widzieliście, jak było na w przypadku Banshee, tak? O, teraz wzrosło do 140, ale jechałem kawałek z górki i teraz spada znowu do 130. I znowu spada do 120 teraz. No i trzyma się tak, 120, między 120 a 130 pod górkę. A Banshee z górki miał powyżej 140. Także różnica jest kolosalna, znaczy kolosalna, no jest różnica po prostu. Trzeba by było to zbadać na jakiejś prostej drodze i jadąc obok siebie, jak te dwa samochody by się spisywały. No podejrzewam, że Banshee delikatnie by wyprzedzało Sultana. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś samochód, który tyle osiąga prędkości, ale jest to ciekawa sprawa, że Rockstar wydaje jakieś tam patche po cichu, naprawiające samochody. Czyli możemy wywnioskować, że z tych dwóch samochodów możemy wybrać pomiędzy albo prędkością maksymalną w przypadku Banshee, albo przyspieszeniem w przypadku Sultana.
No, moim zdaniem sułtan jest fajniejszy, bo przyspieszenie częściej się przydaje niż prędkość maksymalna, chociaż też są takie napady, gdzie musimy bardzo daleko sobie dojechać, no i wtedy na pewno szybciej dojedziemy z samochodem, który będzie trzymał 140 mil na godzinę cały czas, niż samochodem, który będzie tą prędkość miał nieco niższą, ale tak naprawdę i tak ważniejszy jest skill w prowadzeniu samochodów niż jaką tam prędkość samochód osiągnie, jeśli mamy gdzieś dojechać. I znajomość mapy też bardzo pomaga, no bo możemy sobie skrócić o kilka kilometrów ten dojazd. No ale ja to tak na swoim tutaj przeliczam, bo rzecz jasna, każdy może lubić coś innego w tych samochodach. No i same wyścigi, no wyścigi są przecież też, kurczę, najważniejsze, jeśli chodzi o te auta. Jak to wygląda na wyścigach? Czy rzeczywiście jest to zbalansowane i czy biorąc sobie takiego Bentley wygramy absolutnie wszystko jadąc na autostradzie? Trzeba by było to zbadać i to zostawimy sobie na jakiegoś live'a, gdy będę się z wami ścigał, na którego was też zapraszam. Nie wiem jeszcze kiedy go zrobię, ale na pewno zapowiem na Facebookach i postaram się także na YouTubie zrobić taki krótki filmik informacyjny jak zawsze o tym. No i co? Bentley, kurczę, zobaczcie, taki mamy The hell? Czy ja coś mam chyba jakieś zwidy albo coś, ale wydaje mi się, że przedtem ta statystyka była prędkości maksymalnej była prawie na maksa. To jak to teraz jest? Nie mam pojęcia, no kurde, to jest coś dziwnego. Ale statystyka się jakby zmniejszyła w garażu. Nie wiem, może. No nie mam pojęcia, co się stało. Zobaczymy, czy osiągnie te 140 teraz. Nie no, osiąga z górki. O kurde! 160 poleciał z górki. Skubaniutki. Ojej, nic nie widzę. 160 leciał z tej góry. Ale być może sułtan też by tyle poleciał. Tutaj mamy autostradę, ja sobie na nią zjadę. Jeszcze raz spróbuję osiągnąć prędkość maksymalną. Zobaczymy, co się stanie z tym samochodem. Ops. Okej. No dobra. 120. Teraz się przełączy na następny bieg. Wtedy osiągniemy prędkość maksymalną. 140 jest, no i jest ten ostatni bieg. Zobaczcie, jest 140, tak? W sułtanie ta prędkość maksymalna spadała, a tutaj się 140 trzyma cały czas. Okej. Także samochód jest naprawdę szybki. Moim zdaniem troszeczkę gorsze przyspieszenie ma od sułtana, ale to może być też moje jakieś tam złudzenie, no nie wiem. W każdym razie ciekawa opcja. Co o tym sądzicie w ogóle? Macie swoje Bentley, macie swoje sułtany? Piszcie w komentarzach, jak to wygląda u was z waszego punktu widzenia, czy też statystyka się zmniejsza w garażu. Przywołać statystyki możecie sobie klawiszem Z albo na padzie krzyżykiem do dołu, jeśli gracie na Xbox One albo PS4. Sprawdźcie to, sam jestem ciekawy w sumie, bo GTA Online jest to gra, w którą gram, sam prywatnie, tak, o sobie, i leveluję tu i w ogóle, także to jest ciekawa sprawa, no. Dziękuję wam bardzo za wyświetlenie i zapraszam na kolejne odcinki z GTA Online. Trzymajcie się, na razie, papa. No właśnie, zobaczmy jak tu wygląda si... Ojeju. Ho. Tu wszystko jest zardzewiałe. Oh, fuck. Ho. No, spadajcie części. Ho. Tu naprawdę wszystko jest. Ale zobaczcie. O stanie.